Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Stówczyński, pracuję w Zakładzie Fizyki Biomedycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć parę ciekawych informacji na temat zrozumienia czy nowego spojrzenia na napady epileptyczne, na mechanizmy pojawiania się napadów epileptycznych i powody choroby zwanej epilepsją. Zanim jednak dojdziemy do tych zagadnień, chciałbym się cofnąć mniej więcej 500 lat wstecz. Także ten obraz, który mamy tutaj, prawdopodobnie wszyscy znamy i przez 500 lat skrywał pewną tajemnicę, pewną informację, która została przeoczona i dopiero pewien student medycyny, oglądając ten obraz, i spędził on cały dzień wcześniej, oglądając przekroje mózgu, zauważył pewne bardzo, bardzo uderzające podobieństwo i zrobił obrys tych konturów, które są na tym obrazie. Po zrobieniu tego obrysu okazało się, że na tym obrazie jest pokazany przekrój ludzkiego mózgu. Innymi słowy, Michał Anioł zakodował nam informację, pewną informację, która zawiera ludzki mózg. Możemy sobie zadać pytanie, co nam w ten sposób chciał przekazać, co nam chciał powiedzieć, i tutaj możemy się tylko domyślać. Po pierwsze, warto zauważyć, że w tamtych czasach, mimo że były to czasy renesansu, sekcje zwłok były cały czas zakazane jeszcze po czasach średniowiecza. Było to uważane za bezczeszczenie zwłok i nie mógł otwarcie się przyznać do tego, że robił takie doświadczenia. Także być może chciał nam przekazać po prostu, że badał mózg i wie, jak wygląda od środka, ale nie mógł tego zrobić otwarcie. Być może chciał nam jednak coś przekazać, na przykład to, że według niego stworzenie człowieka nie polegało na przekazaniu iskry od stwórcy, tylko polegało na obdarzeniu go intelektem, na obdarzeniu go mózgiem. Jakie naprawdę miał cele w tym wszystkim, pewnie nigdy się nie dowiemy. Natomiast najwyraźniej interesował go bardzo ten organ. I być może również dlatego, że Michał Anioł cierpiał na epilepsję. Tak jak wiele bardzo znanych osób w historii. Jeżeli byśmy chcieli zdefiniować, co to jest epilepsja, jest to greckie słowo, po polsku nazywa się padaczka i jest to zaburzenie neurologiczne, które cechuje się pojawianiem się od czasu do czasu przejściowych zaburzeń elektrycznej czynności mózgu. Czyli nasz mózg pracuje, przesyła impulsy elektryczne i od czasu do czasu w tej pracy występują zaburzenia i te zaburzenia nazywa się napadami epileptycznymi. Ta choroba występuje u około 1% światowej populacji, w związku z czym jest to około 70 milionów ludzi na świecie. W Polsce będzie to około 400 tysięcy osób. Natomiast każda z tych osób ma rodziny, ma partnerów i w związku z tym osoby zaangażowane w ten problem, no jest ich znacznie więcej. Ciekawe też jest, że występowanie jest mniej więcej pięciokrotnie wyższe w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych, gdyż na przykład warunki sanitarne mają duży wpływ na to, czy na pojawianie się takiej choroby. U większości pacjentów padaczka jest pod całkowitą kontrolą leków antynapadowych, natomiast jest mała grupa pacjentów, u których te leki z jakichś powodów nie działają i dla tych osób trzeba szukać innych rozwiązań. A na dolnym wykresie widzimy ilość przypadków z różnych chorób dotyczących mózgu i widzimy, że epilepsja plasuje się tutaj mniej więcej na trzecim miejscu. Zamiast opowiadać, czym są napady epileptyczne, możemy zobaczyć, jak taki napad wygląda. Także na tym slajdzie zobaczymy za chwilę zapis, to się nazywa rejestracja wideo EEG, gdzie mamy obraz wideo z zapisem czynności EEG, czynności elektrod położonych na powierzchni głowy
i zobaczymy, że w trakcie napadu zmienia się zarówno zachowanie, jak i zapis tej czynności. Bei den Patienten wird zugleich mit einer Videoaufnahme auch ein Tele-EEG abgeleitet. Er hört Musik und raucht. Plötzlich verändert sich sein Verhalten. Er wird auffällig, blickt nach links oben und im EEG zeigt sich über allen Ableitungen eine Anomalie. Es sind Spikes und Waves vorhanden, es sind Spitzenpotenziale, also eine epileptische, generalisierte Entladung. Der Patient hat tonische Streckung der Extremität, dann zunehmend Zuckungen. Auf die tonische Phase ist jetzt auch die klonische Phase gefolgt. Es ist dies ein typischer Grand Mal Anfall. Zuckungen sind rötlich. Der ganze Körper ist verkrampft. Zuckungen werden langsamer. Das EEG zeigt weiterhin Veränderungen, die aber weniger heftig sind. Auch die Artefakte sind geringer. Der ganze Anfall dauert ungefähr eine halbe Minute. Am Schluss eine Erschöpfungsphase. Wygląda to bardzo nieprzyjemnie, natomiast warto sobie zdawać sprawę, że osoba, która ma napad, jest tego przeważnie nieświadoma. Także jest to bardzo nieprzyjemne, jeśli chodzi o jak to wygląda na zewnątrz, natomiast dla tej osoby ona praktycznie tego nie czuje. I po napadzie może nawet się pojawić taka chwila oszołomienia i zmieszania, nawet ta osoba nie wie, co się wydarzyło. Także warto wtedy taką osobę się zająć, zaraz powiemy, co zrobić w takim przypadku, kiedy to się wydarzy przy nas. Natomiast to, co mogliśmy tutaj zobaczyć, to na przykład to, że ten napad w pewien sposób się rozwija. To nie jest po prostu początek i zakończenie, tylko jest pewna ewolucja i na przykład ta ewolucja była również widoczna na sygnale EEG, to nie było może tak bardzo wyraźne na skalę tego sygnału, natomiast mogliśmy zobaczyć nawet na tym zapisie wideo, że ten napad miał taką fazę początkową, gdzie ten pacjent był taki nieco oszołomiony i miał taki skurcz całego ciała. Potem ten skurcz po prostu się już, tak powiem, był jeden silny skurcz i to była taka faza, tak zwana faza toniczna, a potem ten skurcz się zamienił w takie rytmiczne drgawki i to była faza kloniczna i te drgawki były coraz wolniejsze i pod koniec po prostu się ten napad zatrzymał. Także napad widzimy, ma jeszcze swoją wewnętrzną ewolucję i oczywiście muszą być powody jakieś, że ta ewolucja tam się pojawia. Ale zanim tam dojdziemy, zobaczmy, co zrobić, kiedy to się wydarzy akurat w naszej obecności. Najważniejsze jest, żeby zachować spokój. Nie musimy panikować. Zobaczmy, jak się zachował personel tego ośrodka, w którym ten pacjent przebywał. Po prostu usunięto przedmioty z otoczenia, żeby ta osoba się o nie nie doznała obrażeń. Ale na przykład nasze różne stare rady, że trzeba kogoś przytrzymać, włożyć pasek w usta, żeby nie przygryzł języka, włożyć kamień do ręki, generalnie odradza się robienie takich rzeczy. Po prostu trzeba usunąć przedmiot z otoczenia, nawet jeżeli ktoś spadnie na podłogę, żeby się nie uderzył o coś, nie rozbił sobie głowy i po prostu przeczekać spokojnie, aż napad się zakończy. Jeżeli to jest osoba nieznana, to możemy sprawdzić, czy taka osoba ma przy sobie informacje o swojej chorobie, na przykład w portfelu bądź na bransoletce. Warto zobaczyć, jaki był czas trwania tego napadu i po napadzie, jeżeli osoba oddycha, użyć ją w pozycji bocznej, przykryć czymś, a potem powiedzieć właśnie, co się stało i się zaopiekować. Nie trzeba dzwonić po lekarza. Natomiast jeżeli napad trwa dłużej niż 5 minut, bądź się powtarza, osoba jest w ciąży, ma cukrzycę, napad wydarzył się w wodzie, jest niebezpieczeństwo, że ta osoba się napiła więcej tej wody lub nie odzyskała przytomności i nie oddycha, to wtedy koniecznie trzeba zadzwonić po lekarza. I na przykład takie napady, które trwają dłużej, ponad 5 minut, nie chcą się zatrzymać, stanowią zagrożenie życia i bez pomocy lekarskiej tak naprawdę może się to różnie zakończyć.
A z lewej strony widzimy przykład osoby, która doznała w dzieciństwie upadku z konia i w wyniku tego pojawiły się u niej napady epileptyczne, ale nie przeszkadza jej to wieść normalnego życia. Swojego czasu została Miss stanu New Jersey, a teraz prowadzi fundację dla osób z pomocą, która prowadzi pomoc dla osób z epilepsją i prowadzi zupełnie normalne życie. I tak to wygląda w większości przypadków. Ta choroba nie wyklucza bynajmniej ze społeczeństwa. Można prowadzić zupełnie normalne życie i te leki to są w stanie zapewnić. Żebyśmy mogli zrozumieć, co się dzieje, dlaczego takie napady powstają, musimy zajrzeć do mózgu, do wnętrza mózgu. Nasz mózg składa się z około 86 miliardów neuronów, które są bardzo gęsto ze sobą połączone. Te połączenia są wypustki. Jakbyśmy wszystkie neurony ułożyli w jeden długi sznurek, to ten sznur z tych neuronów miałby długość około 500 000 kilometrów. Jest to odległość większa niż odległość Ziemia-Księżyc. Innymi słowy, ta długość okablowania w naszym ciele jest ogromna i ilość tych połączeń również jest ogromna. Jest to bardzo złożony system. Niektórzy mówią, że jest to najbardziej złożony system we wszechświecie, ludzki mózg. Mózg składa się z neuronów. Neurony działają w ten sposób, że mają wypustki nazywane dendrytami. Przez te dendryty sumują sygnały, które przychodzą od innych neuronów. I jeżeli taki neuron sumuje te sygnały, jeżeli uzna, że to pobudzenie tego już jest wystarczające, wysyła własny impuls do innych neuronów, z którymi jest połączony. I tu widzimy taki impuls, mówimy na to impuls elektryczny, jest to rzeczywiście elektryczność, która tutaj się pojawia. Ten impuls podróżuje i dociera do innych neuronów i na zasadzie wymiany tych impulsów działa nasz mózg, działa sieć neuronów w naszym mózgu. Żeby taki neuron mógł wygenerować swój własny impuls, ta suma tych wejść musi przekroczyć pewien próg na pobudzenie. Jeżeli próg zostanie przekroczony, impuls zostanie wysłany. I obecne teorie, które tłumaczą pojawianie się napadów, są takie, że w mózgu tak naprawdę występują dwa procesy. Te neurony mogą sobie się nawzajem pobudzać, mogą się również nawzajem hamować. I żeby wszystko działało dobrze, musi być równowaga pomiędzy pobudzaniem i hamowaniem. Innymi słowy, jeżeli neurony niebieskie są pobudzające, mamy pobudzanie wzajemne, ale również mamy neuron hamujący, który hamuje tą aktywność, jeżeli staje się zbyt duża. Jeżeli wszystko działa w równowadze, mózg działa dobrze. Ale jeżeli mamy na przykład za mało hamowania albo za dużo pobudzenia między neuronami, może dojść do niekontrolowanego pobudzenia, które będzie prowadziło do powstawania napadów. I tak się obecnie tłumaczy tą przyczynę epilepsji. Jeżeli mamy za dużo pobudzenia, mamy napady epileptyczne, mamy za mało pobudzenia, a za dużo hamowania, jesteśmy w śpiączce i takie dwa bieguny prowadzą do dysfunkcji, a równowaga prowadzi do zdrowego zachowania. Ta teoria nie do końca zgadza się ze wszystkimi doświadczeniami. I na przykład możemy tą komunikację między neuronami, czyli połączenia, nie musimy ich przecinać, możemy po prostu chemicznie wyłączyć. Możemy podać substancje, które ją chemicznie wyłączą, komunikację, pobudzenie i hamowanie. I okazuje się, że w takiej sytuacji, tak jak tutaj w tym eksperymencie, mimo wyłączonej komunikacji widzimy napad epileptyczny, który się rozwija. Jest to napad wywołany w probówce, w skrawku mózgu, ale tak czy inaczej przypominam napad, aktywność elektryczną w trakcie napadu, która występuje w tym przypadku bez komunikacji między neuronami. W tym eksperymencie również wzięto skrawek mózgu, wywołano w tym skrawku napad epileptyczny, po czym mierzono w dwóch miejscach blisko siebie aktywność generowaną przez neurony. Tą aktywność widzimy tutaj, a tutaj widzimy synchronizację, czyli jak te sygnały są do siebie podobne. I widzimy, że one tak naprawdę w tych dwóch miejscach blisko siebie są bardzo zbliżone do siebie i również poziom synchronizacji tu jest prawie jeden, czyli prawie pełna synchronizacja. Następnie przecięto skalpelem ten skrawek na pół i również mierzono te sygnały w tych dwóch miejscach. I widzimy, że poziom synchronizacji
utrzymał się na bardzo wysokim poziomie. Wynosił 1, czyli mamy znowu pełną synchronizację, mimo braku fizycznych połączeń pomiędzy neuronami. Kiedy dwie połówki mózgu rozsunęliśmy na pewną odległość, ta synchronizacja spadła. Kiedy zbliżyliśmy z powrotem do siebie, ta synchronizacja wzrosła z powrotem. Innymi słowy, jeżeli wierzymy, że synchronizacja neuronów jest spowodowana komunikacją, połączeniami między neuronami, to takie doświadczenia pokazują, że musi być jeszcze jakiś inny powód. Jeżeli spojrzymy do podręczników napisanych niedawno, nie mniej niż 20 lat temu, to okaże się, że mamy różne pomysły na to, co może powodować taką zwiększoną synchronizację wyładowania wspólne neuronów podczas napadów epileptycznych. I jedną wśród tych różnych mechanizmów, jednym z nich mamy tutaj taki niepozorny symbol K+. K+ ze strzałką w górę znaczy, że poziom K+ będzie rósł. Cóż to jest K+? Osoby, które pamiętają chemię ze szkoły, mogą przypomnieć sobie, że K to jest symbol pewnego pierwiastka, a tym pierwiastkiem jest potas. Jeżeli teraz spojrzymy do neuronu, co się z nim dzieje, tutaj mamy neuron, komórkę nerwową w naszym mózgu, zobaczymy, co się dzieje w środku i na zewnątrz. Okazuje się, że w tym, zarówno w komórce, jak i na zewnątrz tych neuronów wpływają pewne cząsteczki. I są to cząsteczki, które są naładowane elektrycznie, które w związku z tym nazywamy je jonami. Te cząsteczki mogą być ujemne, mogą być dodatnie. Jony dodatnie są oznaczone na czerwono, ujemne na niebiesko. I widzimy, że te jony pływają zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Na zewnątrz tych jonów dodatnich jest nieco więcej, a wewnątrz jonów ujemnych jest nieco więcej. I w związku z czym potencjał elektryczny, tam mamy tak jak na bateryjce, będzie niższy wewnątrz, a większy na zewnątrz. Także mamy dwa bieguny bateryjki, ten dodatni jest na zewnątrz, ten ujemny jest wewnątrz. I w związku z tym mamy pewien potencjał, tak jak na baterii mamy na przykład 1,5 V, również mamy potencjał w poprzek błony takiego neuronu, który wynosi około minus 70 mV. Są napięcia miliwoltowe. Okazuje się, że te napięcia na komórce nerwowej zależą od stężenia jonów zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I tutaj widzimy, w jaki sposób zależy napięcie na błonie, to napięcie spoczynkowe neuronu, w zależności od stężenia jonów potasu, jonów sodu i jonów chloru. A tu widzimy tabelkę, jakie są te stężenia w takiej normalnej komórce. A tutaj widzimy, co by się działo z tym napięciem na błonie komórkowej, napięciem na neuronie, gdybyśmy zmieniali stężenie na przykład sodu, chloru bądź potasu. I zobaczmy, że jeżeli zmieniamy stężenie sodu, to napięcie się bardzo mało zmienia. Podobnie, jeżeli zmieniamy napięcie chloru. Natomiast jeżeli zaczynamy zmieniać stężenie potasu, to napięcie znacznie rośnie. Tutaj widzimy, że zewnątrzkomórkowe stężenie potasu ma duży bardzo wpływ i znacznie potrafi podnieść napięcie na komórce i w związku z tym komórka będzie miała szybciej, będzie mogła osiągnąć próg na pobudzenie. Innymi słowy, musimy zapamiętać z tego slajdu to, że wpływ stężenia potasu na zewnątrz komórki ma bardzo duży wpływ na to, czy komórka będzie łatwo pobudzana, czy trudno pobudzana. Powiedzieliśmy już, że neurony komunikują się ze sobą za pomocą przesyłania impulsów elektrycznych. Tutaj widzimy taki impuls. Widzimy impuls, który trwa, nazywamy to impulsem, ponieważ on trwa rzędu połowy milisekundy. Czyli milisekunda to jest 1/1000 sekundy i jeszcze połowa tego czasu to jest długość trwania takiego pojedynczego impulsu. W jaki sposób taki impuls powstaje? Widzimy, że tutaj jest elektryczność, tu jest napięcie na komórce. W trakcie narastania impulsu w komórce otwierają się kanały, przez które może wpłynąć sód do środka. Jony sodu są dodatnie naładowane, ponieważ wpływają do komórki, bardzo szybko się podnosi potencjał.
a następnie, żeby ten potencjał mógł opaść z powrotem, inne kanały się otwierają i z komórki wypływają jony potasu. I w związku z tym ten potencjał chwilę później wraca do tej wartości początkowej. Najpierw wpływa sód, potem wypływa potas. Gdyby tak było, to w wyniku tego działania po prostu za dużo zgromadziłoby się w środku sodu, za mało potasu, a potas by uciekł z komórki, w związku z czym musi działać cały czas pompa sodowo-potasowa, która przepompowuje te jony z powrotem po to, żeby nasz mózg mógł dalej pracować. I ta pompa już wymaga energii, jest to mechanizm, na który zużywamy 20% energii naszego całego ciała, którą dostarczamy do naszego ciała, 20% tej energii idzie właśnie na zasilanie tej pompy, tego mechanizmu przepompowania jonów sodu na zewnątrz, potasu do wewnątrz z powrotem. Ponieważ ta pompa, każdy obrót takiej pompy zabiera 3 jony sodu na zewnątrz, a wprowadza tylko 2 jony potasu do wewnątrz, to bilans pojedynczego obrotu pompy jest ujemny. Ponieważ zabieramy 3 ładunki dodatnie, wprowadzamy tylko 2 dodatnie i w związku z tym jeden dodatni po takim pojedynczym obrocie jest ten bilans, jest na zewnątrz, ten ładunek dodatni jest na zewnątrz i bilans obrotu jest ujemny z punktu widzenia tego, co się dzieje w środku. I to też zapamiętajmy, bo to nam się przyda do później zrozumienia pewnego mechanizmu. Natomiast jeżeli ta pompa działa powoli, jeżeli te neurony będą działać szybko, będą szybko generować swoje impulsy, ta pompa nie nadąży z wypompowaniem w odpowiednim czasie tych jonów sodu i potasu i w związku z czym wewnątrz zgromadzi się sód, a na zewnątrz wzrośnie stężenie potasu. Czyli wzrośnie stężenie potasu na zewnątrz. A może pamiętamy, że właśnie to stężenie potasu na zewnątrz powoduje, że komórka staje się bardziej pobudliwa, jest bardziej skłonna do odpalania. I zobaczmy, co się dzieje. Komórka odpali, parę szybkich impulsów, zgromadzi się trochę potasu na zewnątrz. Ten potas powoduje, że ta komórka staje się bardziej pobudliwa. Ta większa pobudliwość spowoduje kolejne odpalanie. Kolejne odpalanie spowoduje znowu zwiększenie się potasu na zewnątrz i mamy pętlę sprężenia dodatniego, która może spowodować, że komórka wejdzie w niekontrolowane wyładowanie. Do tych wyładowań nawet nie potrzebujemy już połączeń. Jeżeli rozłączymy neurony, nie będzie połączeń, ale ta pętla sprzężenia się uruchomi, może pojawić się niekontrolowane wyładowanie. I na tym polega nowy wgląd, nowy mechanizm generacji napadów. Żeby sprawdzić, czy taki mechanizm rzeczywiście powoduje te napady, musimy sprawdzić, czy podczas napadu rośnie stężenie potasu. Czy na samym początku rzeczywiście stężenie potasu się zwiększa. Obecnie możemy takie eksperymenty zrobić. Takie eksperymenty możemy zrobić, nie możemy ich zrobić cały czas na żywym mózgu, który znajduje się w naszej głowie, dlatego że te sondy do badania stężenia jonów są dość duże i po prostu nie można takich eksperymentów robić na żywym mózgu. Natomiast okazuje się, że już jesteśmy w stanie utrzymać mózg przy życiu, ale poza ciałem. I to, co widzimy tutaj, to jest preparat mózgu z świnki morskiej, który jest w całości podłączony do oddychania, dlatego te niektóre tętnice tutaj są właśnie trucikami zamknięte, żeby ten sztuczny krwiobieg tam już nie opuszczał tego krążenia. Ale ten mózg może sobie w całości żyć w akwarium i można na nim wykonywać różne eksperymenty, łącznie z pomiarami stężenia jonów. Taki mózg jest to jedyny preparat na świecie, znajduje się w Instytucie Neurologii w Mediolanie i te badania, które robimy, są prowadzone we współpracy z tym instytutem. Tak wygląda układ doświadczalny tego mózgu żyjącego poza ciałem. Tutaj znajduje się to akwarium z tym mózgiem. W
Widzimy, aparatura jest dość złożona, ale parę lat temu takie scenariusze były możliwe tylko w filmach science fiction. To, co kiedyś było science fiction, teraz jest już rzeczywistością. W takim układzie eksperymentalnym mamy pełen dostęp do w zasadzie wszystkiego, co chcielibyśmy zmierzyć w mózgu. Możemy tam wywołać napad epileptyczny i zobaczyć, co się dzieje z sygnałami, zarówno w neuronach, jak i w stężeniu różnych jonów, w tym potasu. Po pierwsze, zobaczmy, że taki napad w mózgu, tym żyjącym poza ciałem, w mózgu świnki morskiej i w mózgu człowieka, te napady wyglądają bardzo podobnie. Widzimy te same trzy fazy, które widzieliśmy na filmie, czyli ta taka faza początkowa, ta taka faza takiego jakby zaskoczenia, że ten napad się zaczyna, ale to nie jest żadne zaskoczenie, po prostu już ta sieć neuronów inaczej pracuje. Potem jest ta taka faza tego spięcia ciała i to są te takie szybkie wyładowania tutaj, a potem jest ta faza drgawek i to są te takie pojedyncze wyładowania, które są coraz wolniejsze i napad się zatrzymuje. Tak wygląda napad w tym mózgu świnki morskiej w probówce, a tak wygląda taki napad, zapis napadu człowieka i widzimy bardzo podobne elementy w tych dwóch zapisach. Natomiast u tej świnki morskiej możemy zobaczyć, co się dzieje w neuronach i możemy zobaczyć, że na przykład taki napad zaczyna się, tu jest początek napadu, linia pionowa przerywana, napad zaczyna się od szybkich wyładowań neuronów hamujących. Takie interneurony są neurony hamujące, które hamują komórki i widzimy, że w związku z tym te pozostałe komórki są na początku napadu przyhamowane. Może pamiętamy tą teorię wcześniejszą, że to jest nierównowaga między jest za mało pobudzenia, za mało hamowania, za dużo pobudzenia. Tutaj widzimy dokładnie odwrotny obrazek. Jest napad zaczyna się aktywnością komórek hamujących. Te neurony hamują rzeczywiście te pozostałe neurony, ale w wyniku tego bardzo szybkiego odpalania zwiększa się stężenie, może już Państwo widzą, jaki jon tutaj mamy, zwiększa się stężenie potasu. Jeżeli zwiększy się stężenie potasu, te neurony to poczują i w pewnym momencie zaczynają generować niekontrolowane wyładowania szybkie. Widzimy je również tutaj, to jest zapis potencjału w elektrodzie umieszczonej w tym mózgu. I potem te szybkie wyładowania zamieniają się w takie bardziej określone w czasie tak zwane salwy i te salwy prowadzą do tych drgawek i potem ten napad spowalnia i się zatrzymuje. Ale podczas całego napadu mamy zwiększone stężenie jonów potasu, które prawdopodobnie utrzymuje ten napad. Tutaj widzimy to, co się właśnie o czym powiedzieliśmy. Zwiększone stężenie potasu podnosi napięcie na komórek, to napięcie na komórkach prowadzi do wyładowań i jest to prawdopodobnie przyczyna tego powstawania tego napadu. I w związku z tym mamy nową hipotezę. Nowa hipoteza mówi, że napady padaczkowe są rozpoczynane przez wyładowania komórek hamujących, przez szybkie wyładowania, podczas gdy te komórki pobudzające wtedy wykazują spadek aktywności. Te szybkie wyładowania komórek hamujących powodują wzrost stężenia potasu, a wzrost stężenia potasu powoduje wyładowania w komórkach piramidalnych, są to komórki pobudzające i potem prowadzi do dalszego rozwoju napadu. Taka hipoteza wyłania się z tych badań doświadczalnych, ale myśmy chcieli ją sprawdzić i zrozumieć lepiej, co się dzieje, budując model komputerowy tego układu. Także zbudowaliśmy replikę układu rzeczywistego, tym razem nie w laboratorium, tylko w komputerze. I włożyliśmy do tego modelu w zasadzie wszystkie informacje, które były dostępne na ten temat, jak działają neurony, jakie jony występują w otoczeniu tych neuronów, jak te jony są regulowane przez różne mechanizmy, które te jony transportują na zewnątrz i wewnątrz, między innymi są pompę sodowo-potasową, inne komórki, które wspomagają pracę neuronów, również układ krwionośny, przez który te jony mogą być odprowadzane albo doprowadzane. Mam tutaj komórkę hamującą, komórki pobudzające wraz z otoczeniem
I ten model ma tylko 5 komórek. Natomiast to jest układ, nawet tych 5 komórek, jest to układ, który potrzebujemy opisywać bardzo wielo, jest to układ tak zwany wielowymiarowy, opisywany jest około, potrzebujemy 300 równań różniczkowych, żeby to opisać. Jeżeli chcemy te równania potem rozwiązywać na komputerze, musimy to robić z bardzo małym krokiem czasowym, ponieważ te impulsy, jak już wiemy, bardzo szybkie. Ten krok czasowy to jest rzędu 1,40 milisekundy i możemy symulować potem następny krok. Także musimy to robić bardzo w małych krokach i w związku z tym potrzebujemy bardzo wiele operacji, żeby zasymulować pojedynczą sekundę aktywności. Udało się policzyć, że ta symulacja nasza wykonuje około 1 miliard operacji matematycznych na sekundę. 1 miliard, czyli 10 do 9. Na szczęście nasze zegary komputerowe są teraz również są zegarami gigahercowymi. Czyli mamy podobny rząd wielkości, jeśli chodzi o teraz taktowanie procesora w naszych komputerach. I w związku z tym, mimo że mamy taki złożony układ, to jedna sekunda symulacji trwa mniej więcej 1 sekundę czasu rzeczywistego. Także taki układ możemy teraz policzyć, możemy zobaczyć, co się dzieje i zrobić jeszcze bardziej wszystkie eksperymenty już bez żadnych ograniczeń, ponieważ mamy pełen dostęp do wszystkiego i możemy obejrzeć, co się w takim modelu dzieje. Tutaj mamy porównanie, jak wyglądają zapis takich napadów mierzonych eksperymentalnie i zapis napadów, które są generowane w tym modelu komputerowym. I widzimy, że zarówno te sygnały z elektrody, którą wpływamy do mózgu, jak i sygnały z pojedynczych komórek pobudzających, hamujących, wyglądają dość podobnie i równie podobnie wygląda zewnątrzkomórkowe stężenie potasu. Jest to przyczyna pojawiania się tych napadów. Było to pokazane doświadczalnie, abyśmy potwierdzili to również na modelu komputerowym. Możemy powiedzieć, no dobrze, to w takim razie mieliśmy hipotezę wcześniej, była zrobiona ona za pomocą doświadczeń. Czy taki model cokolwiek nam nowego jeszcze może powiedzieć? Jak może pamiętamy, te napady, widzieliśmy też na filmie, no wiemy, że napady najczęściej się same z siebie zatrzymują. I dlaczego tak się dzieje, nie do końca rozumiemy. Natomiast z badań modelowych udało się postawić hipotezę, dlaczego napady spontanicznie potrafią się zatrzymać. Po rekonstrukcji zachowania wszystkich jonów, które tam mamy, okazało się, że tak jak zresztą przewidywaliśmy, stężenie potasu rośnie. W pewnym momencie mechanizmy, które mamy regulacji tych stężeń, zaczynają dominować i stężenie potasu zaczyna powoli maleć. Jest odprowadzane przez układ krwionośny, przez inne komórki, które wchłaniają go w siebie po to, żeby to stężenie zmniejszyć. Także powoli to stężenie w drugiej fazie czy w trzeciej napadu zaczyna maleć. Natomiast stężenie jonów sodu, które wewnątrz komórek, ponieważ każdy impuls wiąże się z napływem sodu do komórki, to stężenie jonów sodu się podnosi i jest utrzymywane na wysokim poziomie. To zwiększone stężenie zarówno sodu, jak i potasu tutaj w tych wcześniejszych fazach zaczyna przyspieszać obroty pompy sodowo-potasowej. Ta, która przepompowuje jony, żeby przywrócić to do tych początkowych stężeń. Jeżeli te stężenia rosną coraz bardziej, to ta pompa zwiększa swoje obroty. Ale powiedzieliśmy na początku, że ta pompa ma pewien ujemny bilans i w wyniku tych zwiększonych obrotów ten bilans ujemny będzie się powiększał. I ten ujemny bilans z punktu widzenia komórek, z punktu widzenia wnętrza komórek w pewnym momencie będzie na tyle duży, że te komórki będą najpierw spowalniać swoje odpalanie i widzimy tutaj, że te rzeczywiście kolejne odpalania są coraz rzadsze, a w pewnym momencie ten bilans będzie tak ujemny, że ta komórka nie będzie w stanie wygenerować kolejnej salwy i w wyniku tego wysokiego stężenia sodu napad się zatrzyma. I w ten sposób za pomocą lepszego zrozumienia tego zjawiska w modelu komputerowym udało się postawić nową hipotezę. Nową hipotezę, w jaki sposób napady się zatrzymują.
Jeżeli hipoteza wywołania napadu polega na tym, że czy jego powstania, że tam jest rośnie stężenie potasu, to również pytanie się pojawia, czy gdybyśmy potrafili kontrolować te stężenia lepiej, to czy moglibyśmy powstrzymywać napady epileptyczne? Innymi słowy, czy możemy skonstruować nową generację leków w oparciu o kontrolę stężeń jonów? I na początku zrobiliśmy symulację działania takich leków. Są to leki nowej generacji, nanocząsteczki, które będą pochłaniać jony potasu w momencie, kiedy będzie ich więcej niż pewna wartość bezpieczna. I w związku z tym, jeżeli ta stężenie tych jonów będzie większe niż na przykład pewna wartość spoczynkowa, tak jak tutaj, te cząsteczki będą pochłaniać te jony, jeżeli potem gdzieś przepłyną, bo one będą sobie pływały w przestrzeni, to stężenie spadnie w innym miejscu, ta cząsteczka uwolni te stężenie, będzie uwalniać te jony i w ten sposób chcieliśmy sprawdzić, czy taki lek, gdybyśmy mogli stworzyć takie cząsteczki, czy byłby skutecznym lekiem antynapadowym. Tu jest ta symulacja, co się dzieje, co się dzieje, kiedy mamy taką sytuację normalną. Ta komórka hamująca zaczyna odpalać, powoduje to wzrost stężenia potasu. Wzrost stężenia potasu aktywuje komórki i napad się rozwija. Kiedy podaliśmy nanocząsteczki do tego układu, ta komórka hamująca również zaczęła generować na początku szybkie wyładowanie. Jest to nasze pobudzenie. Tutaj widzimy płucącą komórkę, to jest ten czerwony sygnał. Ta komórka generuje szybkie wyładowania, ale poziom potasu jest kontrolowany, jest na stałym poziomie i w związku z tym te komórki pozostałe, komórki pobudzające, w zasadzie nie mają powodów, żeby zwiększyć swoje wyładowania i napad w żaden sposób się nie pojawia. Także w ten sposób pokazaliśmy, że gdyby udało się stworzyć takie cząsteczki, być może byłyby one nowym rodzajem leków. Tak naprawdę takie cząsteczki już potrafimy tworzyć. Także raczej tu jest kwestia, żeby dostać grantom takie badania i żebyśmy mogli je stworzyć. Natomiast technicznie nie ma problemu z tym, żeby takie cząsteczki mogły powstać i nawet są firmy, które są zainteresowane tym, żeby takie cząsteczki z nami zrobić. Także może kiedyś się uda coś zrobić nie tylko w komputerze, ale również i w układzie zbadać to eksperymentalnie. Także wnioski, jakie na temat tej nowej teorii, jak możemy podsumować to możemy powiedzieć, że te napady, które zaczynają się w pewnym miejscu, w jednym miejscu mózgu, są napady ogniskowe, rozpoczynają się od wyładowań komórek hamujących i braku aktywności komórek pobudzających. I to jest to nasze nowe spojrzenie. To nie jest równowaga między za dużo pobudzenia, za mało hamowania. Początek jest dokładnie na odwrót. Za dużo hamowania, za mało pobudzenia. Te wyładowania tych komórek hamujących zwiększają stężenie jonów potasu, co prowadzi do rozwoju napadu i to jest potwierdzenie eksperymentu, które już, eksperyment był wcześniej wykonany. Natomiast na modelu, dzięki temu modelowi po pierwsze potwierdziliśmy ten mechanizm, a po drugie zaproponowaliśmy nowy mechanizm spontanicznego zakończenia napadu padaczkowego. I to jest nasza nowa hipoteza. Również pokazaliśmy, że takie nanocząsteczki, które były w stanie wchłaniać jony potasu w przypadku, kiedy stężenie byłoby większe niż na wartość progowa, to mogłyby być podstawą leków antyepileptycznych nowej generacji. Tutaj jeszcze chciałem podziękować osobom, które brały udział w tym projekcie i to jest mój doktorant Damiano Gentiletti, a to jest grupa z Mediolanu, grupa doktora Marco De Curtis, który jest, tu jest Marco i jego doktoranci. To są te osoby, które stworzyły ten model mózgu żyjącego poza ciałem i zrobiły te przełomowe eksperymenty, dzięki którym udało się inaczej spojrzeć na powstawanie napadów
Osoby, które by chciały więcej poczytać, mamy to opublikowane w paru publikacjach. Również mamy teraz nową publikację, która jest jeszcze w recenzji, ale te mechanizmy są opublikowane i powoli już również dochodzą do coraz szerszej świadomości i być może ten procent tych leków, które są nieskuteczne cały czas, być może w przyszłości kiedyś się zmniejszy i takie badania naukowe przełożą się w jakiś sposób na również na po prostu na praktykę kliniczną. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.